Cześć. Dzisiaj to jest taki pewien finalny akord pewnej opowieści, którą ja snuję od połowy maja, a dotyczącej tego, że gdybym ja dzisiaj zaczynał przygodę z pszczołami, to zakup pszczół zrealizowałbym w formacie mocno, ale to mocno budżetowym. Bo na pół maja można sobie zestawić taką rodzinkę startową dosłownie za 70 zł i już od połowy maja cieszyć się tymi pszczołami, chodzić koło nich, doglądać, a tak uformowana rodzinka na tam 20 któryś września prezentuje się tak. Ja mam też nawłoć, sporo tej nawłoci, w związku z tym ominie mnie dodatkowy koszt związany z karmieniem pszczół na zimę. Wiadomo, coś im tu będę musiał wlać, dolać, natomiast bez jakichś wielkich litraży. Jeszcze są jajeczka, sporo pierzgi, larwy, czerw na wygryzieniu. Czyli coś, co wiadomo, że w rodzinie pszczele jest. Oczywiście nie jest to żadna tam powalająca siła, bo jest to rodzinka pszczela wyprowadzona naprawdę, naprawdę z niedużej siły. Ale ja nie mam wątpliwości, że te pszczoły śmiało przezimują. I z tych pszczół będzie duży pożytek, dużo pociechy w przyszłym sezonie. Tu jest matka w izolatorze. Przed chwilą odłowiona. Skrajna rameczka, też coś jest. Jak to wyglądało na początku, to już nie będę opowiadał, można sobie zerknąć poprzednie filmiki. 70 zł, wariant mocno budżetowy. Można, to tyle, cześć.